Przywiozłem trochę kalendarzy, a na sobie mam taką dziwną rzecz, mianowicie to jest podarowany mi przez ważną osobistość z ambasady. No to do spraw kultury, nie pamiętam nazwiska, krawat, twierdził, że jedwabny. Wołwany. Tak, to jest jedwabny. No. To jest szaliczek, który kupiłem dla mojej córki chrzestnej, która gdzieś chyba teraz jest w Ameryce. Miała z tym występować, ale wyjechała, nie wystąpiła i szaliczek i suknia indyjska zresztą została w Amerykach. Jak się przyglądam, bo jest tu trochę panie. Panie nie mają żadnych szaliczków, no nie wiem, czy ja powinienem w damskim szaliczku tutaj występować, nie? W związku z tym być może przekażę. Ja myślę, że pani tam przekażesz. Pani się przedstawi, jest bardzo fotogeniczna. Jest to osoba nowa. Tak. Anastazja. Tak dla zachęty. Jestem Anastazją. Anastazja. Anastazja. Przyszedłam tutaj za zaproszeniem pana Kędziora. No i bardzo ciekawe mnie wasze spotkanie, bardzo ciekawe rzeczy opowiadają tutaj. No sądząc z wymowy, to Orient także, tak? Jestem z Ukrainy. O, proszę, brawo. Bardzo się cieszę. Ale obecnie to jest taka tradycja. Niech się pani inne nie obrażają, że tutaj jak gdyby. Zwłaszcza, że moja córka chrzestna dokładnie tak wygląda. No to żeby córka chrzestna moja wygląda. To dobrze, będzie miała dwa grzyby chyba. To może się jakoś podzielić, nie? To służy wyłącznie jako rekwizyt. Tam jest jeszcze pani, której wręczysz ten dosze. Nazywa się, to jest poetka. Tak. Ja się bardzo cieszę, że jest z nami pani Iwona. Koleżanka po biurze od pisania wierszy. Poproszę niebieski. Bardzo dziękuję. Ktoś się do mnie dobija. Nie odbierać telefonu. Ale dzwoni bardzo ważny nasz członek towarzystwa. Czy członek, członka towarzystwa? Nie musi, musi, bo to jest też senior, filmowiec zresztą. Jeżeli coś ważnego, to ja przekażę. Halo? Pod drzwiami stoi. Czy czekasz pod drzwiami, Aleksandrze? Czy nie może trafić. Taki telefon rekordy. Boli kręgosłup, bolą nogi. Niestety nie stoi. A jak się sprawy? Mam nadzieję, że pozostałe sprawy w porządku. No, nie będę mówił, bo jesteśmy w miejscu publicznym, bo jakie sprawy mi chodzi. W każdym razie będziemy tu mówić wiersze życzymy o dużo zdrowia. Życzymy dużo zdrowia, no, dla ciebie i dla żony. No, pozdrawiam, cześć. Nie odbieramy telefonu. To był Aleksander Matej. Ja chciałem wręczyć prezesowi odnaleziony po roku. Już taki zdefektowany, ale słuchajcie, jak byliśmy w Jamie Michalika, to nas wyproszono po tym czasie, jak zaczęliśmy być dobrzy. Nikogo wyproszono. Tak, to z wszystkich miejsc różnych takich fajnych nas wypraszano pod pretekstem, że... Nie mów, nie pozytywnie. No, pod różnymi pretekstami, ale zostały z tamtych czasów niesamowite rzeczy. To na przykład taka pani, która prowadzi kwiaciarnię Magia Kwiatów na Placu Świętego Ducha, zaprojektowała dużą dekorację. I to taki księżyc, na którym siadły motyle. To jest księżyc. Fajne, powiedzcie coś innego. Gdzieś jak o jakichś motylach pisałem, jakie są wiersze, więc ten motyl. Nie wystarczy nagrania. Po prostu nie powinno gdzieś się znaleźć. 7 minut. Nie pasowało tutaj w przyszłości do tego wnętrza. Skracać. Ale nie ma gwarancji, że tutaj będziemy wiecznie. Padre, następny punkt programu. Następny punkt programu, może. Tak, sobie. Ja muszę powiedzieć, że mam trochę różnych podarków i to zanim te osoby wystąpią. Sporo osób, które się pokażą od drugiej strony, ale niech to będzie w formie takiego powitania. Jest z nami Justyna Harris, badawka, poetka, artystka, no, której chciałbym, żeby ten kalendarz po prostu zabrała ze sobą. Dziękuję. Nie ukrywam, że tak kolekcjonuję, że daję do pisa. Kolekcjonuję kalendarze chińskie od 30 lat. Mam im chyba około 50 kilku. Dokładnie ich nie policzyłem, bo trudno powiedzieć, no, przybywa ciągle i liczę na to, że będzie dalej przybywało. A w pewnym czasie podróży do Chin nie udało mi się kupić we wrześniu żadnej księgarni w trzech wielkich miastach ani jednego kalendarza. Nie ma zwyczaju kupowania. Tam po prostu nie ma kalendarzy poza Nowy Rok. Kalendarze to zaskoczyło, ale tak jest. Tu zresztą dla porównania
są kalendarze, które jeszcze nie pokazywałem na żadnym spotkaniu naszego towarzystwa, bo nie było okazji. Ja jednak włożę tam z powrotem. Panie redaktorze, czas. Proszę bardzo. To już jest ta część prelekcji mojej, nie? Kalendarze, żeby je zobaczyć. Czego dotyczą, tu są, na przykład jest kalendarz, który pokazuje wachlarza. Pan będzie po raz pierwszy na pani, zacznijmy od tej pani. A tak, zaplątał mi się kalendarz polski, który dostałem z redakcji Konie Rumaki, który byłem korespondentem, reporterem przez 13 lat. Kolega konkurent wydał taki kalendarz, przepiękny zresztą. Aż się pali. Nie mam żadnego kalendarza polskiego, gdzie byłby konie. Znaczy gdzieś tam jakiś jeden koń się plącze, najczęściej takie wyrzeźbione, natomiast jakoś tak Chińczycy w tych materiałach i propagandowych, i innych tych zwierzątek nie preferują, aczkolwiek jest znak zodiaku konem. Więc o tyle, o ile, że ten koń jest w kalendarzu, no to się pojawia. Ale warto mi też zobaczyć dla porównania, może zacznijmy od tego stanika. Teraz dzisiaj 18 następny. W sumie to ja zabrałem czas właściwie panu prezesowi Michał. Są laptopy. Ja bym się podłączył, tak? Gdyby pan zaczął działać w tym sensie, że zobaczył co czyta. Pan Cezary Chmielewski przybył do nas specjalnie z wielkiego miasta. Nawet nie wiem, którego w tej chwili. Mniejszego niż Kraków na pewno. Mniejszego niż Kraków jeszcze mocno. Wrocław jest mniejszy. Jeszcze mniejszy, tak. Ale tam jest centrala Michał, szkoła języka chińskiego. Tam jest siedziba, tam jest centrala. Proszę o tym powiedzieć ogólnie, a ja w tym czasie jeszcze tutaj różne rzeczy. To znaczy ja to tytułem wstępu od razu przy prezentacji. Dobrze. Także jak najszybciej byśmy się podłączyli.